Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, jak niektórzy żartują z szafy. Proszę Państwa, będę dzisiaj mówił o książce, którą ściągnąłem z rynku. Powtórzę to jeszcze raz, chociaż wielokrotnie mówiłem, ludzie się dziwią, dlaczego ja reklamuję obce książki. Robię to, ponieważ te książki mnie interesują, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, robię to, bo w ogóle lubię książki, a najbardziej lubię sprzedaż książek. Żeby była ta sprzedaż, niestety nie wystarczy mieć własne książki, trzeba się też posiłkować innymi, ponieważ jak wiemy, rynek jest zawalony śmieciem i nie możemy uczestniczyć w sprzedaży śmiecia, więc szukamy książek ciekawych, interesujących, zawierających ważne informacje, które są wydawane gdzieś tam z tyłu. No oczywiście w grę wchodzą wydawnictwa uniwersyteckie i kościelne, tak? I tego się, proszę Państwa, trzymamy. Być może rozszerzymy naszą ofertę o coś jeszcze, ale na razie trzymajmy się tego. Proszę Państwa, wielu ludzi lubi literaturę pitawalową. Ja też ją lubię, ale po lekturze kilku takich podstawowych polskich pitawali, czyli pitawala warszawskiego, Szenica, pitawala krakowskiego, pitawala wielkopolskiego, kilku komunistycznych pitawali napisanych jako takie propagandowe agitki, doszedłem do wniosku, że generalnie zbrodnia, kryminał i wszystko, co jest z tym związane, ma zawsze drugie dno, albo nawet trzecie i jakieś zaplecze. A prócz tego, jakby to powiedzieć, demaskatorskiego charakteru zbrodni, w zasadzie jest tak, że cały opis przestępstwa jest tylko i wyłącznie jakąś maskaradą, która ma przykryć inne jakieś historie, których nie widzimy. Tak niestety jest zawsze i nawet jeżeli ktoś wydaje Pitawal łódzki jako książkę naukową, się tej maniery nie ustrzeże. To jest fajna książka, ja ją dzisiaj czytałem, fragmenty, ale ona jest utrzymana w nurcie takim typowym nurcie pitawalowym, proszę Państwa, to nie jest źle. Dowiadujemy się tutaj rzeczy niezwykłych, bo jeszcze oprócz tego, że mamy taką pitawalową demaskację, która występuje zawsze, a najwięcej demaskacji z pitawalu krakowskim, którym Państwu serdecznie polecam, oprócz tego dowiadujemy się nieprawdopodobnej ilości szczegółów z życia ludzi, którzy zostali albo zamordowani, albo okradzeni, albo też byli mordercami, lub złodziejami. W ogóle absorbujemy olbrzymią wiedzę dotyczącą folkloru przestępczego i zachowań w pewnych określonych sytuacjach, proszę Państwa. No, każda grupa zhierarchizowana ma swoje rytuały, nieraz bardzo trudne do zaakceptowania, niezrozumiałe, okropne, ale one muszą istnieć, żeby utrzymać grupę w pionie, żeby się grupa nie rozlazła, nie rozbiegła. Tak? One mają charakter dyscyplinujący. Tak jest oczywiście z przestępcami, ale tak jest również z ludźmi, którzy przestępców zwalczają. To znaczy w momencie, kiedy policja jest związana ze światem przestępczym, albo nie wykonuje swojej funkcji, albo wykonuje ją słabo, albo jest zajęta polityką, a nie ściganiem przestępczości, tworzy się folklor antyprzestępczy, czyli ludzie biorą sprawy w swoje ręce i zaczynają się organizować w jakieś struktury antyprzestępcze. To się odbywa na tle na przykład jednego rodzaju przestępstw. Ja zaraz powiem konkretnie, o co chodzi. Na tle jednego rodzaju przestępstw i ma charakter odstraszający. Tu jest, proszę Państwa, przepiękny opis procesu tak zwanych władców nocy. To jest, proszę Państwa, trzech gamoni, bo tak to trzeba nazwać, z województwa łódzkiego, z okolic, z południowej części tego województwa, którzy zajmowali się rabowaniem bogatych chłopów, mieszczan, Żydów, nie wahając się przy tej swojej robocie strzelać i dźgać nożami. Ciekawie zaczęła się kariera jednego z nich, który się nazywał, proszę Państwa, Adam Kaczmarek. Otóż Adam Kaczmarek rozpoczął swoją błyskotliwą karierę przestępczą jako koniokrad. No więc wszyscy pamiętamy, co się działo z koniokradami na Dzikim Zachodzie. Koniokrad był bezwzględnie wieszany.
jako człowiek, który utrudniał komunikację na prerii, prawda? Bo pozbawiał uczciwych ludzi konia, czyli środka, którym ten człowiek mógł uciec przed Indianami albo się przemieścić w dowolne miejsce. A co się działo z koniokradami w Polsce? Nigdy państwo nie zgadniecie. Podcinano im żyły u nóg. Traf chciał, że Adam Kaczmarek trafił na chłopów z okolic Łaska, których próbował pozbawić inwentarza nieparzystokopytnego, ale chłopi ci pochwycili go i bez najmniejszej litości podcięli mu żyły u nóg. Podcinanie żył u nóg, proszę państwa, to była kiedyś taka tradycyjna kara w średniowiecznej Turcji. Śmierć w czerwonych butach. Podcięcie żył u nóg, proszę państwa, wiąże się z okropnym bólem, bo się przecina ścięgna. No i w zasadzie chyba nie ma ratunku. Ale Kaczmarkowi się udało. Przeżył i kontynuował swój proceder dalej. Poznał niejakiego Romana Szczecińskiego, który stał się jego prawą ręką i organizowali, no tak to trzeba nazwać, różne wyczyny. To się oczywiście skończyło w znany państwu dobrze sposób, to znaczy młodszy, duży od Kaczmarka Roman Szczeciński poznał jakąś panią, zaprzyjaźnił się z nią głęboko na tle sercowym. Pani ta wykonywała zawód służącej w bogatym chłopskim domu i kiedy ci jej pracodawcy, zjadłszy kolację, udali się na spacer, zajrzał do niej Roman Szczeciński, przyniósł, jak to było w piosence Hanny Banaszak, przyniesie skądś salami i noc mi zarwie ten szczepan. No tu salami nie było, ale była potężna butelka wódki, zaczęła się libacja. Libacja ta doprowadziła tą sympatię Romana Szczecińskiego do utraty przytomności, a sam Roman Szczeciński nagle stanął oko w oko z właścicielem lokalu. Nie wahając się długo, wypalił w skroń właściciela lokalu z odległości 10 centymetrów. No i od tego zaczęły się całe przygody tej bandy. Przydomek Władcy Nocy, to oni sobie oczywiście wymyślili sami, bo nikt ich tak nie nazywał. Władcy Nocy, proszę państwa, mieli na koncie kilka poważnych bardzo przestępstw i dwa albo trzy zabójstwa. Jak piszą autorzy, była to ostatnia poważna banda działająca na terenie przedwojennej Polski. Tak sobie usiłuję przypomnieć różne sprawy z terenów bardziej na wschód leżących, bo miałem kiedyś takiego kolegę, który był, nie znał swojego ojca, ten ojciec był bardzo stary i należał do najsłynniejszych przedwojennych kasiarzy. Jego syn, bardzo sympatyczny facet, chodził ze mną do podstawówki. Bardzo marnie skończył, no ale taka legenda. Zastanawiam się, czy to rzeczywiście była ostatnia poważna banda, ale przyjmijmy, że tak. I potem po likwidacji Władców Nocy Policja Państwowa już jakoś sobie ze zorganizowaną przestępczością w powiatach radziła. Oczywiście chodzi o zorganizowaną przestępczość lokalną, a nie o bandy nasyłane przez Związek Radziecki, czy o szpiegów niemieckich, czy jakichś jeszcze innych. Ciekawe, proszę państwa, jest to, że Szczecińskiego posadzili w więzieniu na Świętym Krzyżu. On razem z Kaczmarkiem dostali dożywocie. Szczecińskiego posadzili w więzieniu na Świętym Krzyżu razem z niejakim łaniuchą, mordercą, który też miał, jest tu opisany jako zabójca w palcie z fokowym kołnierzem. Wszystkie szykany pitawalowe w tej książce się znajdują, więc wszyscy smakosze tej literatury, zachęcam szczerze, znajdą tu to, czego szukają. I proszę państwa, posadzili tego Szczecińskiego z łaniuchą w jednej celi na Świętym Krzyżu. Bardzo źle zrobili, bo po kilku miesiącach okazało się, że za pomocą zaostrzonych o ceglaną podłogę łyżek do jedzenia łaniucha ze Szczecińskim wykopali już kawał tunelu, który prowadził na podwórze, w ścianie ceglanej, tak? Pył ceglany wrzucali do upikacji, spłukiwali to wodą, a tę dziurę maskowali cegłami, które wyjęli wcześniej, które z samego frontu ściany.
które były ruchome, a całość zasłaniali pryczą. Trwało to i trwało. Policja to w końcu odkryła, bo ktoś zauważył, że jest na klozecie ten pył ceglany. No, jak ktoś widzi w więzieniu pył ceglany, to jest poważna sprawa. Oczywiście te cegły się wysypały, odsunięto prycze, zobaczono tę dziurę, która prowadziła już prawie na wolność. No i niestety rozkwaterowano Łaniuchę i Szczecińskiego do oddzielnych cel. Ja się śmieję, dlatego że te ponure historie mają oczywiście swój wymiar komiczny, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę zachowanie oskarżonych w czasie procesu sądowego, jak oni się wypierali wszystkiego, że są niewinni, tak naprawdę to społeczeństwo wrobiło ich w tę całą aferę, a oni są biedni, a temu jeszcze Kaczmarkowi to wyśli chłopi podcięli żyły w nogach. A on przecież jest nie chciał nic złego, tylko chciał konia sobie pożyczyć. Proszę Państwa, oprócz przestępstw międzywojennych mamy tutaj o wiele, jeżeli idzie o zaplecze poważniejszych spraw dotyczących dotyczących czasów przed I wojną światową. Taka najbardziej ciekawa sprawa, która rozpoczyna cały ten Pitawal, to jest sprawa dotycząca zabójstwa Juliusza Kunicera. Juliusz Kunicer, który był oczywiście konwertowanym na jedno z protestanckich wyznań Żydem, zajmował się wspieraniem instytucji filantropijnych, z których najważniejsze było Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności, proszę Państwa. Bardzo ciekawy człowiek, kreator koniunktur, też ciekawa sprawa, bo my tego nie wiemy. Niby widzimy to, ale nie widzimy, jak to zwykle bywa, człowiek widzi, a nie widzi, trzeba mu palcem pokazać. Skąd się wzięła ta prosperity Łodzi i ten ogromny sukces miasta, który był kilkakrotnie, podejmowano kilkakrotne próby łamania tego, tak? To się zawsze wiązało z falą strajków, z wychodzeniem na ulicę, ponieważ ci ludzie nie znali się na żartach, więc rzucali bomby, strzelali jeden do drugiego albo do fabrykantów. To wszystko były aranżowane sprawy, aranżowane przez innych fabrykantów albo przez konkurencję z zagranicy, która chciała po prostu Łódź położyć finansowo, co tu gadać, tak? No więc konkurencja była na terenie cesarstwa, głównie w Moskwie, ale też była, proszę Państwa, w Europie, głównie w Manchesterze, o czym tu gadać, tak? Więc socjalizm, oprócz wymiaru niepodległościowego, jak to chcą wierzyć wszyscy, miał też inny wymiar. I to tu jest opisane. Więc proszę Państwa, Juliusz Kunicer, człowiek, który grał na koniunkturach, kreował je i jak cała Łódź, na czym on zarabiał? Na, jak tu eufemistycznie piszą autorzy, Kazimierz Badziak i Justyna Badziak, jak oni to eufemistycznie piszą, na gospodarce ekstensywnej, tak? To znaczy, że w ogólnych kosztach fabryk płace były jedną z najmniejszych. Stanowiły obszar były obszarem jednym z najmniejszych kosztów. To znaczy, że robotnikom płacono bardzo mało, że byli to ludzie niewykwalifikowani, często zmieniani, ale pędzeni do tej roboty no, chęcią zarobku tych paru srebrnych rubli, czego nie mogli w żaden sposób dokazać, mieszkając gdzieś pod Łodzią, w Aleksandrowie, w Szatku czy w Zgierzu. A kiedy przybyli do miasta piechotą boso i dostali nawet parumiesięczną jakąś pracę w fabryce Juliusza Kunicera czy w fabryce Poznańskiego, no dostawali żywą gotówkę i z tą gotówką mogli sobie gdzieś tam zaszaleć w jakimś lokalu na przedmieściu. Ale to wszystko była gospodarka ekstensywna, czyli gospodarka obliczona na wyzysk, tak? I proszę Państwa, w tych okolicznościach dochodzi do no, szlachetnej zemsty, jak próbuje nas tu przekonać autor, ja mam inne zdanie, do szlachetnej zemsty, jakiej dokonują działacze socjalistyczni, albo też no, możemy ich po prostu nazwać inaczej, na Juliuszu Kunicerze. Co jest ciekawe, proszę Państwa, nigdy byście Państwo nie zgadli, jakimi środkami lokomocji porusza się w XIX-wiecznej Łodzi jeden z najbogatszych fabrykantów, w dodatku Żyd. On normalnie jeździ tramwajem.
Mało tego, że jeździ tramwajem, a to jest twórca przemysłowego Widzewa, proszę Państwa. To jest facet, ten Kunicer, Juliusz, to jest facet, który założył Widzew. I tam umieścił tych swoich robotników, gdzie ich bezwzględnie i bezlitośnie wykorzystywał, ale był na tyle bezczelny, Szydzę oczywiście w tym momencie, że do pracy razem z członkami zarządu, bo nie sam, jeździł tramwajem. Tak jak wszyscy jego robotnicy. Niestety nie był to dobry pomysł i być może dlatego współcześni prezesi wielkich firm i dużych zakładów nie jeżdżą już tramwajami, proszę Państwa, tylko poruszają się po mieście limuzynami. Juliusz Kunicer widocznie nic nie wiedział o demokracji. W carskiej Rosji jeździł na Widzew tramwajem. To dziś pewnie strach. I no niestety pewnego dnia, proszę Państwa, dosięgła go zemsta ludu. Stał w towarzystwie jednego ze swoich współpracowników, członków zarządu tej wielkiej fabryki. No i dwóch panów licho odzianych tuż przed zatrzymaniem się tramwaju zamarkowało sytuację wychodzenia z tego tramwaju. Oczywiście otworzyły, jeden z nich wyskoczył, a drugi odwrócił się i wpakował prosto w pierś Juliusza Kunicera trzy kule. A ten, który już wysiadał z tego tramwaju, wskoczył z powrotem i dołożył jeszcze jedną. Obaj zniknęli. Jeden z nich został schwytany, nie wydał swojego przyjaciela. Potem go chyba schwytano, już nie pamiętam. I sprawa potoczyła się dalej. Takie to są, proszę Państwa, historie. One dotyczą również spraw politycznych, ale ta polityka jest tu jedynie zasygnalizowana, dlatego że mamy tutaj opis zamachów bombowych, to jest proces łódzkich bombiarzy, jakich dokonał niejaki Roman Kuchciak. Roman Kuchciak był jednym z szefów kartelu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego i przewodniczącym partii, która się nazywała Narodowa Partia Robotnicza Prawica. Czym były te organizacje, tak do końca nie wiadomo. Natomiast zachowanie się pana Kuchciaka, a autorzy z jakąś taką przedziwną satysfakcją piszą o tym, że pan Kuchciak zajmował się generalnie wyłudzeniami, to znaczy do jego organizacji należało bardzo dużo robotników, którzy oczywiście płacili składki. Jak tych składek nie chcieli płacić, pan Kuchciak nie miał niestety możliwości, żeby ich do tego płacenia zdyscyplinować, tak jak to czyniły związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych, czyli terrorem i szantażem, prawda? Więc organizował potańcówki. I tam się płaciło za bilety. Na tych potańcówkach oczywiście pito alkohol i na koniec, jak to na zabawie porządnej, dochodziło do tak zwanego mordobicia, chwytano za noże, rozbijano butelki, cięto sobie twarze, wielokrotne próby podrzynania żył i tętnic na szyi i temu podobne historie. W końcu pan Kuchciak, doprowadzony do rozpaczy, bo mu się jego partia wykruszała, zaczął miotać bomby na swoich przeciwników. I moim zdaniem to ma jakiś silny polityczny kontekst, ale jeszcze tego nie zbadałem jaki. Być może Państwo do tego sięgną. Także takie, proszę Państwa, są tu sprawy w Pitewalu Łódzkim omówione. Moim zdaniem bardzo ciekawe i jak to zwykle w takich sprawach bywa. Wiecie Państwo, jak to jest. Mamy początek XXI wieku. Gdzieś przyjeżdżamy do jakiegoś miasta albo do jakiegoś mniejszego miasteczka albo wręcz na wieś. I o czymś zaczynamy rozmawiać. A ktoś mówi, wiesz, lepiej się tym nie interesuj. A mówimy, ale stary, w ogóle daj spokój, przecież to było w wojnę. A ten ktoś tam mówi, lepiej się tym nie interesuj. Więc ja jestem ciekaw, czy teraz tymi sprawami to już się wolno w Łodzi interesować? Czy może dalej nie wolno? Może mieszkańcy Łodzi nam powiedzą, a mamy wiernych czytelników w mieście Łodzi. I dobrze by było, żeby oni zabrali głos na blogach, bo miasto Łódź ciekawe miejsce. Ja tam się wybieram na jesieni, na targi. Bardzo Państwu dziękuję. Szczerze polecam. Do usłyszenia. Do następnego razu.